Na KS 39, że naprawdę obiecałeś, że będziesz jeszcze tutaj sama do jego, co mojego przeciwnika odbił. Nie przewidziałem tylko tego, że będę skończył w kwarterze. Ja nie przegrywałem. Tak jak byłem wcześniej, jak bije się dwóch zawodników tylkowych, to walka kończy się w kwarterze i tak było i to dalej. A co to znaczy, że nie przewidziałeś? Jakby nie miałeś tego w ogóle w zamiarach, po prostu stworzył taką okazję i ją wyszło raczej z walki. Nie, ja mówiłem, ja zawsze chcę się bić i pochwalić mojego kolegę Marcina. Rzadko sam dążę do obalenia. Naprawdę on na mnie stosował i na wszystkich Czyli mam to sprowokował do walki w parterze. On robi to najlepiej. Poszedłem tak dalej i zrobiłem to, co miałem zrobić. Na tej walce, że jeżeli ktoś by miał nie okazję. W zasadzie chyba zwrócił ramę prawie żadnej. Tak chciałbyś podjąć rękawicę bardzo szybko? Było trafnie kolano. Tak, jak najszybciej. Zobaczymy, nie chcę się mówić co konkretnie, ale chciałbym jak najszybciej zobaczyć gdziekolwiek. Woda, że może przepnęli się. Raczej nie, większy miałem. Nie, nie było czasu tak naprawdę. Wszystko się działo bardzo szybko. Myślę, że na spokojnie pogodzi sobie usiądziemy. I wtedy widziałem sobie rozmawiać czy dalej. Pachnie, jak to wygląda. O dziwo myślałem, że mnie zepnie, natomiast wpłynęła na mnie bardzo pozytywnie. Chciałbym więcej takich imprez i widzę, że szczerze mówiąc myślałem, że będzie odwrotnie, natomiast zadziałało na mnie bardzo motywująco. Nawet powiedział, że rozluźniająco. Jeśli chodzi o to, co nam gdzieś wydarzyło się w pracy, to można nie wiedzieć, że jakby w ogóle nie było tak, że w ostatniej chwili jakby dołączyłeś się, czy później od wszystkich. Jeszcze nie, myślę, że miałeś Michała Kitę bardzo dobrze rozpatrzał na początku. Czego oczekujesz po tej walce, jak chcesz się poprowadzić? Która przyjechała tutaj. Tak każdą walkę tak naprawdę. Ja już nie analizowaliśmy tak za bardzo Michała Kity, może trzy kombinacje pod niego. Natomiast całe przygotowania, czy to był Michał Kita, czy ktokolwiek. Ale szybko, pewnie nie mieli na co patrzeć i to jest takie trochę może przykre, bo pewnie chcieli więcej zobaczyć. Ale wiadomo, że... Generalnie tak samo wszystko powiedziałeś, generalnie tak samo zawsze w każdej walce. Tak, dokładnie. No i tak będzie. Walki obserwujemy z góry. To jest chyba tak, że mam tyle walk za tobą, że słyszę już tylko głos trenera. To jest troszkę jak kontrolna pasja, gdzie ja po prostu jestem troszeczkę sterowany przez niego głosem, słyszę tylko tak naprawdę jego, widzę swojego przeciwnika, na tym się koncentruję. I jakbym walczył tak naprawdę nie jest tak łatwo, raczej tutaj z podaży generalnie słyszałeś, że publiczne nie słychać tego, tak naprawdę skupia się nad każdym szczegółem w tym parterze, żeby wszystko było dopięte cacy. Na tym myślisz i czekasz tylko, czy to będzie.